Ziomeczki, słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to odcinek urodzinowy. Dokładnie dzisiaj mija rok, kiedy Maciok przesłał pierwszy film na ten kanał. Także są to, słuchajcie, pierwsze urodziny nie moje, tylko Maciocha. Dlatego właśnie powiedziałem wam, że dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Są chłopaki na serwerze, powiedzieli, że właśnie z tej okazji mają dla mnie jakieś niespodzianki. Ja dla nich troszeczkę niespodzianek też mam przygotowanych. Patrzcie, co ja mam w ekwipunku. Ciasta, jako, słuchajcie, no, że muszą być torty, jakieś tam przekąski w postaci pufferfiszy i wełna, ale co będziemy robić z wełny, to się dowiecie potem, jak już się spotkamy z chłopakami. Oni oczywiście na mnie czekają, więc ja muszę wyjść z tej tajnej bazy i iść, bo dzisiaj po prostu razem z nimi jestem umówiony na świętowanie. Robimy taką jakby, słuchajcie, małą imprezkę właśnie z okazji pierwszych urodzin Maciocha. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli, słuchajcie, zostawicie subskrypcję na tym, po zobaczeniu tego filmu, obejrzycie do końca, zostawicie łapkę i wszystko w ogóle zrobicie co najlepsze, ponieważ dzisiaj są właśnie tak jakby moje urodzinki, więc będzie mi bardzo miło. Bardzo wam z góry dziękuję, pozdro dla was, a my lecimy, ale pamiętajcie jeszcze o tym, że mam nowy kanał Macioch Plus, który jest w opisie i w karcie, więc po prostu, słuchajcie, tam wbijajcie. I muszę tylko znaleźć chłopaków, ale się umówiłem z nimi mniej więcej gdzieś tutaj, także zaraz powinienem ich usłyszeć tak naprawdę. O, nawet ich widzę. Dobra, słuchajcie, no to i bailando, byku, no mówię ci. Co, nie, to co tam popijamy, słuchajcie. Co? Co? Dobra, słuchajcie, oni chyba nie mogą się doczekać, aż tam przyjdę, także lepiej ich, słuchajcie, nie trzymać w niepewności. Siemano! Siemano, gawariaty! Eluwa! Eluwa! Mordy, co słychać? Co słychać, ziomki? Gdzie moje prezenty? Gdzie moje prezenty? Ty, a co ty prezenta chcesz? Tak, dawaj prezenty! Elvis ma fajerwerki! Ale sztos! Elviso! Tak się napracowałeś dla mnie? Co na pyrkę? Gdzie pijesz solenizanta, wariato? Spokojnie, spokojnie, panowie, panowie, ja mam dla was niespodzianki przygotowane. Przede wszystkim tak, po kolei się do mnie ustawiać, po kolei. Po kolei. Trzymaj, trzymaj. Nie, no, Agent X, Agent X, chodź, stary, my będziemy świętować sami. Agent X, chodź tutaj, zapraszam cię. Trzymaj ciasto, Agent X, i trzymaj pufferfisze. Bo pufferfisze wam się przydadzą. Kto jeszcze nie ma ciasta? Ej, gościu, ja nie dostałem pufferfiszy. No nie, no, Abra ci zakosił. No co tu się dzieje? Trzymaj, wariacie. Ja też nie dostałem. Kto chce ciasto i pufferfisze? Ja pufferfisze. Dobra, ciasto wyrzucam. Macie pufferfisze. I jedno ciasto jest dla mnie i elo. Dobra, chłopaki, ja dawać prezenty mi. Bo ja mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, ale najpierw... No, ja się chyba nawaliłem. Abra się znajadł pufferfisza, no i... Ja się najadłem pufferfiszów, no, i mam poisona na... Stary, ale no zostaw to na później, bo potem będziemy świętować. Maciuch ma urodziny. Maciuch, Maciuch. Dobrze. Maciuch ma urodziny. Ja tu przyszedłem... Prezent, o, dawaj prezent! Dawaj prezent, ja tu przyszedłem tylko... What? Ej, on koksa mam! Mam koksa! Ale ej, to jest dobre. Maciek, teraz w ogóle to jest dobre, patrz na to. Dawaj. Tutaj nie, ale ty nie wszystkim... Dobra, ale przykupny, no. Co ty gadasz? Prezenty dla Maciuszka. Ej, słuchajcie, nie wiecie, co on mi dał teraz. To jest cała zbroja Protection 4 diamentowa. Lol, pierwsza teraz ja. W milionowicach. Tak, pierwsza impreza w milionowicach. Ej, Agent X, dziękuję ci bardzo. No chodź się przytulić, chodź się przytulić. Dziękuję, Abra, bardzo chodź się przytulić. What? Co? Co ja mu zrobiłem? O kurde, ziomki, tego nie było, tego nie było. Elviso, chodź, Elviso, chodź, my tutaj pogadamy sobie razem. Dawaj prezencik. Poczekaj, bo ja mam cały ekwipunek. Ja wale, co tu się stało? Ej, tego akurat nie planowałem. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj prezent. Tak, to jest dla ciebie. Co mamy tutaj? To jest dla ciebie, co jest dla ciebie. Co mamy tutaj? Co ty wyrzucasz? Poczekaj, książę. To miało być. Panie kolego, to nie miało być. Jakąś króliczą łapę. Oddawać twoje itemy wszystkie. To są twoje itemy. To są twoje itemy, proszę, tutaj, to mój są bardzo był fajne. Typie. No co? Który to był twój prezent? Moje królicie łapki, tak. A, ej, jest taki przedmiot w grze? Tak. No. Rabbit's Food od kiedy? Cześć, Bobo! Wow, mamy Bobo! Bobo, masz prezent dla mnie? Bobo! Hejka! Bobo, masz dla mnie prezencik? Proszę, dobijajcie. Także Elviso, tobie też dziękuję. Na tym mnie zabiłeś, dziękuję. Co to miało okej, to ja teraz zagrałem. Nie, to nie ja, to pufferfish, na 100%. Ty, on będzie grał piosenkę urodzinową. Co ty gadasz? Ej, tak się da? Subskrybujcie kanał, bo to urodziny macie. Słuchajcie, słuchajcie, Abry i Elviso, słuchajcie ich. I trzeba... Czy wy to słyszycie? Żeby być dobrym widzem i mieć koszulkę z Abra Yty. Tak, musicie zostawić subika, bo to jest prezent, słuchajcie, dla mnie. Równo rok temu był pierwszy filmik. Dobre, dobrze, panowie.
pięknie wam dziękuję, naprawdę, wasze prezenciki są wspaniałe. Ja jeszcze mam prezent, mam prezent. Tak? Ej, stary, ale to... Ale musisz iść za mną. Dobra, dobra, patrzcie, pójdę za tobą. Wam prezent. Pójdę, pójdę. Ale jest super. Ej, słuchajcie, Abra, widać, że się bardzo cieszy na imprezę, którą przygotowałem. Ale, wybaczcie, słuchajcie, ale ciężko jest ich ogarnąć. To są dzikusy i oni są naprawdę nieogarnięci. Sami słyszycie, co... Co on robi? Sami słyszycie? Ale oni się chyba cieszą po prostu. Co to jest? Co? Ale co, to jest prezent dla mnie? To jest Lucia. Nie, no nie, no, agent X się nawalił, agent. No ej, to jest... No nie, no, agent już agent już pijany, no. Ale Lucia, ej, nowy mieszkaniec w Milionowicach. Gdzie zaprowadzamy Lucię? Tutaj, do mnie na górę, żeby się nie zgubiła. A ty w ogóle jeszcze mieszkasz? A będzie grill? Oczywiście, że mieszkam, oczywiście, że tak. Wróciłem do Milionowic już. Bo jestem już, jestem już zdrowy. Lucia, ej, mamy świnkę, ale super. Świnkę dla Macioka. To jest świnka Lucia. Ej, ale jest naprawdę bardzo piękna i mi się bardzo podoba. I od dzisiaj będzie ze mną chodziła wszędzie. Tutaj do zagrody, zobacz, jest pusta zagroda. A nie, nie jest jednak pusta, ale sobie na pewno się zaprzyjaźni. No. Ja tu mieszkam jeszcze. Na pewno się zaprzyjaźni. Dobra, bierzemy ją, chodź Lucia. Co? Lucia, Lucia, chodź. Co, co oni robią? Nie, agent X, słuchajcie, jest nawalony, na niego nie zwracajcie uwagi totalnie, mamy Lusię, także słuchajcie, Lusię tutaj zostawiamy. Co tu się stało? O kurde, gościa, chcę stąd wyjść. Hello. No nie, no, słuchajcie, zostawmy agenta. Co jest z wami? Ale panowie, no są urodziny, a wy się... Proszę się zachowywać. Dwa lata. Oni mają dwa lata po prostu. Słuchajcie, ja was zapraszam na kulturalną imprezę, a wy się zachowujecie jak dzieciaki głupie najgorsze. No troszkę, słuchajcie, wiecie. O, dobrze. Troszkę. Imprezujemy, świrujemy. Proszę się opanować. Ej, chłopaki, chłopaki. Chłopaki, chcecie jeszcze troszkę pafirfisza? Pafirfisza chcecie? Trzymajcie. Trzymajcie, ja wam rzucam, dobra? Dobra, trzymajcie, okej. Możecie sobie zjeść, słuchajcie, ja też jednego zjem. A co? Raz w roku można, także słuchajcie, jemy sobie pafirfisza, elo. Pięknie, pięknie. Teraz, słuchajcie, mi się bardzo podoba, aż założę sobie zbrojkę z tego wrażenia, bo zaraz tutaj zdenam, więc proszę mnie nie uderzać. Dobra, ziomeczki. Jak się nawaliłem! O, gościu. Dobrze, dobrze, idziemy. Nie, za mną. Chodźcie za mną, bo ja mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Ja mam jeszcze dla was jedną, słuchajcie, niespodziankę. Ja mam trzy serduszka, także proszę też mnie nie atakować. Ponieważ, ziomeczki, mam dla was konkurs z okazji moich urodzin. Ziomeczki, jesteśmy z powrotem po cięciu, wybaczcie, ale te lamusy po prostu są tak ciężkie do ogarnięcia. Oni, ja nie wiem, czy to przez pufferfisze, czy to przez po prostu... No nie, no słuchajcie, zaczyna się. Stop, stop, ja was zaprosiłem na kulturalną imprezę i teraz mam dla was konkurs, więc lepiej się ogarnijcie, bo możecie wygrać duże siano. Duże siano możecie wygrać. Także zapraszam za mną. Ten konkurs będzie od was wymagał nie lada umiejętności, wytrwałości, poświęcenia i przede wszystkim pokażę, kto najbardziej kocha Maciocha, króla pierwszego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Macioch jest królem, także lecimy za nim i będzie fajnie. A tak w ogóle to ktoś chce pufferfisza jeszcze? Ja! Pufferfisze, pufferfisze. 7, jak to 7? Słuchajcie, Abra zakosił pufferfisze mi chyba. Ej, no słuchajcie, tak, macie pufferfisze, to musicie je jeść, nic nie może się zmarnować, przypominam. Także, ziomeczki, teraz tak, weźcie sobie z tej skrzyni, patrzcie, weźcie sobie po jednym zestawie tychże, no, tychże wełen. Po prostu przygotowałem dla każdego jeden taki, słuchajcie, secik. I budujecie mi ciasto, budujecie tort dla Maciocha, kto wybuduje lepiej, wygrywa siano. Także bierzcie się do roboty, może być duży, mały, ma być po prostu najładniejszy, więc ja tutaj żadnych kryteriów nie mam, wybaczcie, że tak mało kolorów, ale i tak musiałem ogarnąć 9 staków wełny, myślicie, że to jest proste? No w sumie było, wystarczyło ukraść od Elvisa ja i w co, też, i wszystko gitara, no. Właśnie, co, Abra, ty też byś ukradł od Elvisa, nie? Czy nie? Aberka? Przecież ja... A bym nigdy nic nie ukradł. A, no dobrze, czyli ja też, słuchajcie, nie wziąłem, tylko po prostu pożyczyłem, a potem to oczywiście zwrócę. Elviso, potem to... No jasne, tą wełnę, jak będziesz chciał, to sobie potem weźmiesz po prostu, nie? Dobra, ej, dobra. Elviso już skończył! Patrzcie! Elviso już kończy, no to taki... Stary, to jest wielkość, ale jakość. Stary, ja nie wiem, no wiesz co, on nie jest jakiś bardzo imponujący, mimo że ładny, ale patrzcie, Abry wygląda dużo lepiej, nawet teraz wygląda dużo lepiej. Nie, Abra, ja cię będę faworyzował. Jest dużo fajniej. Tak, będę cię super faworyzował. Panie agent X-ie, widzę, że pan nie poszedł w taki jak... No, poszedł pan swoją ścieżką i bardzo ładnie, bardzo stary, ładnie robisz to. Mi się podoba, ponieważ jest wyższy i jest w innym kształcie, a to się ceni. Widzicie, chłopaki, jak on agent robi? Bierzcie przykład z kolegi.
Ej, a może ktoś chce pobudować troszkę po pufferfishu, to zjedzcie sobie pufferfisha i budujcie. Ja sobie zjem pufferfisha. Ej, ja też mogę sobie zjeść pufferfisha, to mi się będzie podobało. Ela! Pełny już nie mam. Jak to nie masz? Mi szło. Ty, no ale poczekaj, ja też już nie mam. To się... ja skończyłem. Dobra, zrobię tak, żeby mi starczyło. Ale to poczekaj, to im starczyło, a tobie nie? Nie. Czy ty go w środku wypełniłeś? Tak, on go właśnie robi. No nie, ja nie wierzę. Ej, to jest akurat dobre, bo teraz jak będziesz jadł, to... Nie, będzie siadł powietrza. Abra, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Panie Aberko, Aberksonie, to się szanuje. To się szanuje, a totalnie. Także mi się to podoba. Ej, ten pufferfisze są straszne. Czemu mam pufferfisza na pół minuty jeszcze? Pobiło kogoś. Jak to a się... A masz jeszcze pufferfisza jednego. No mam, ser. A chcesz? A chcesz? Ja ci dam. Daj, dobra, trzymaj, trzymaj. Tylko proszę mnie nie uderzać, bo mam pół serduszka. Mam pół serduszka. Także ziomeczki, dobra, umówmy się, że ostatnie pół minuty, bo widzę, że chłopaki już skończyli, a Abra jeszcze co? Nie! Co to jest? Abra, co ty zrobiłeś? No ale nie, nie, tak szczerze, właśnie tak wygląda ciasto. To jest brudna flaga. Ale nikt nie powiedział, że to musi być odwzorowane ciasto w Minecrafcie, tylko tort urodzinowy dla Maciocha. No przecież to wystające coś Elvisa wygląda jak sam wyszysz. Nie, to wygląda... Patrzcie, Abra zrobił takiego kloca. Taką kupę. Nie no, patrz, tutaj ściekalnikie. Ej, dajcie zapalniczkę, żeby to, wiecie, podpalić. O, teraz już... Nie, Elviso! Elviso ci sabotuje pracę. Widziałeś to? Ja bym dał mu bana. Ja bym dał mu bana. Dajcie mi skończyć. Dobrze, dajcie mu skończyć, bo teraz tak, to w takim razie Elviso i agent skończyli, więc ja ocenię. Powiem szczerze, bardziej mi się podoba pomysł praca agent X-a, ponieważ twoja Elviso wygląda... No nie! Co on robi? Co on robi? Zostawcie to! Zostawcie to! Ponieważ twój wygląda jakby się troszkę rozlał, no patrz, ewidentnie go za krótko trzymałeś w piecu. A ten paczek pięknie wyrośnięty, bardzo mi się to podoba, także agent X, masz co najmniej drugie miejsce. No ten koleś... Ej, serio, Elvis zasługuje na bana. Nieprawda. Tak mi się wydaje, Elviso. No chyba, że wiesz, zapłacisz nam... Ej, nie, to dobra. To będzie w porządku. Nie, ja on to wysada. Ej, co? Nie! O, nie. O, nie, Elviso został w tym momencie zdyskwalifikowany. Nie, proszę, nie. I na pewno zostanie jeszcze ukarany. Nie można tak sobie po prostu wysadzać czyjejś pracy, nie? Dobrze. Ale to wygrać. Dobrze, ale Aberka, czy ty już skończyłeś? No, teraz tak. Wow! Ej, zdecydowanie, zdecydowanie Abra wygrał, ponieważ tutaj... Ej, moje ciasto... Nie no, powiedzmy sobie szczerze. Jest najlepsze. Agenta było ładne. Nie, ale patrz na agenta teraz. Patrz. No, mój jest taki ładny. Ej, serio, twoje Elviso trochę wygląda, jakby się rozpłynęło. Trochę kupa z tego wyszła. No. Agent X-a no niestety nie istnieje, także zostałeś bezkonkurencyjny do tego. Ej, ten Bobo. Moje nie jest takie brzydkie. Nie, no jest bardzo piękne. Jest bardzo fajne, mi się bardzo podoba. Także właśnie, wy też napiszcie, mi się najbardziej podoba Abry, także stary, grube siano chciałeś wygrać, chodź tutaj stary, na boczek, to ci dam, bo podziwiam moje wspaniałe ciasto. Piękne ciasto, będziesz miał jeszcze chyba czas, żeby sobie popodziwiać. Jest fantastyczne. A ja ci chcę przekazać grube siano, stary. Dobra, czemu to chodź. Moje przeżyło? Stary, chodź, żeby oni nie zobaczyli. No bo Elvis wszystko spalił. Dobra, stary, chodź tutaj, żeby nikt tego nie zobaczył. Trzymaj mordeczko, patrz. O, trzymaj to, dobra? To jest okej? Okay? To jest okej, okay, stary? 30 pufferfish. To jest w porządku, widzisz, stary, dzięki mnie, także stary... Ja, nie! Atak! Zamach na prezydenta! Ziomeczki, uciekamy! Także... Wydaje mi się, że to, słuchajcie, koniec imprezy, bo Elviso odwala już totalnie manianę taką. Ej, Elviso, patrzcie. Nie, nie, wiesz co, ja niestety nie mam, ale Aberka ma 30, także weź go zabij i mu zabierze. Słuchajcie, była super impreza, bardzo mi się podobało, aż przyszedł Elvis i wszystko zepsuł, no także mi się to... Co? Ej, Elviso mnie bije! Ej, co to jest? Co się dzieje? Co się... Agent X? Superfisza mam. Agent X? Zapłacisz za to, wiecie co, ja wolę tutaj nie być, a Kabra tutaj wróci, także ja uciekam. Wy jesteście ponomani totalnie, uciekajcie stąd. Słuchajcie, była fajna impreza, naprawdę fajnie się bawiłem. Aż przyszedł Elvis i po prostu wszystko popsuł, no co to miało być, zaczął wszystko wyburzać i tak dalej. Nie no, wiadomo, słuchajcie, to po prostu te pufferfisze. Wydaje mi się, że to po prostu jest tego zasługa. O kurde, ej, zostały tutaj bloki złota, w sumie wiecie co? No taki prezencik, to sobie mogę zrobić chyba. Jak Elviso zostawił 4 bloki złota, to co się nie wezmę? Co? Abra, żyjesz? Mordo, stary, agent cię zabił. Agent nie ma. Agent nie ma. Serio, także idź go szukaj, a ja ci dziękuję za prezencik i elo. Okej, słuchajcie, jak widzicie, chłopaki, naprawdę, myślę, że to przez te pufferfisze i przez po prostu dobry humor spowodowany imprezą, naprawdę im troszkę odbiło. To i
gdzieś, to się zdarza, wszystko w porządku. Ważne, że nikomu się nie stała krzywda, także mordy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Piąteczka dla was, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tutaj subskrypcję, bo macie odcinki codziennie. A ja sobie zgarnę jeszcze ten blok złota i tutaj kolejny. Także słuchajcie, widzicie, urodzinki wyszły fantastycznie. Wszyscy się dobrze bawili. Dziękuję, wpadajcie na nowy kanał Maciuch+, który macie w opisie i w karcie. Także do następnego, yo!